Cześć, jestem Kacper. Chodzę do drugiej klasy technikum pojazdów samochodowych w zespole szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie. Bardzo się cieszę, że mam okazję oprowadzić Was po naszej wspaniałej szkole. Wspomnę na początku tylko, że nasza szkoła posiada ponad 75-letnią tradycję, w skład której wchodzi liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia. To jak? Jesteście ciekawi, co fajnego może Was u nas spotkać? Zapraszam. Na początek chciałbym Wam przedstawić dyrekcję szkoły. Kilka słów pragnie do Was skierować pani dyrektor Jadwiga Milewska. Swoją drogą to wspaniała kobieta, która nie jest obojętna wobec drugiego człowieka i każdy uczeń jest dla niej najważniejszy. To jak? Idziemy. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie. Drodzy ósmoklasiści, za chwilę stajecie przed wyborem dalszej drogi Waszej edukacji. To, jakich wyborów dokonacie, będzie miało wpływ na Wasze przyszłe życie, a przede wszystkim życie zawodowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej szkoły. Tu znajdziecie przyjazną i życzliwą atmosferę, życzliwych, ale wymagających nauczycieli. A drzwi mojego gabinetu są zawsze dla Was otwarte. Wspólnie rozwiążemy wszystkie problemy. Zapraszam bardzo serdecznie. Jak? Mówiłem Wam, że fajna z niej kobieta. Ale to nie koniec. Takich super nauczycieli mamy jeszcze więcej. Teraz przedstawię Wam wicedyrektorów szkoły. Panią Marię Elżbietę Błaszczyk i pana Janusza Pielacińskiego. Oraz panią Monikę Bogdzińską, kierownika szkolenia praktycznego. W naszej szkole uczymy się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Od tego roku także francuskiego. A teraz chciałbym Wam pokazać salę od języka niemieckiego, która nie wygląda na tradycyjną salę. Zapraszam. Kilka słów o projektach opowie Wam pani Marzena Sosińska, nasza germanistka. Jesteśmy w sali języka niemieckiego, w której pracujemy kreatywnie, komunikatywnie, kooperacyjnie i myślimy krytycznie. Realizujemy różne projekty, m.in. e-twinningowy projekt Fiktive Familie, projekt Gesund Leben w ramach ogólnopolskiej sieci Deutsch Plus oraz projekt niemiecki Sukces w zawodzie. Przez 3 lata realizowaliśmy projekt trójstronny ze szkołami w Rosji i w Niemczech. Hello, how are you? Chodźcie, pójdziemy na krótką lekcję języka angielskiego do Beautiful Woman. Mrs. Izydorskiej. I invite you to our school, zespół szkół imienia Stanisława Staszica w Gąbinie. It's really great atmosphere there. I hope to see you in September. Bye! Być albo nie być? Oto jest pytanie. Zapewne się domyślacie, kogo Wam zaraz przedstawię. Jedna z naszych polonistek, dusza artystki, pani Beata Rybnik. Mówi się, że matematyka jest królową nauk. No, ja oczywiście się z tym nie zgadzam, ponieważ najpiękniejszym przedmiotem jest właśnie język polski. Zabiorę Was do krainy literatury, teatru, sztuki, do pięknego, najpiękniejszego miejsca. Razem możemy zrobić coś więcej. Tak jak napisała Agnieszka Osiecka. Nie wiem co, nie wiem jak, ale coś tam chyba można. Zróbmy coś, żeby coś zależało od nas. Do zobaczenia. Pamiętacie? Królowa nauk jest tylko jedna, ale mam jeszcze jedną królową. Przedstawię Wam jedną z naszych matematyczek, panią Paulę Stelmaszczyk. Mówię Wam, nie ma się czego bać. Jeśli chcesz osiągać wysokie wyniki, musisz z nami uczyć się matematyki. Teraz coś dla miłośników motoryzacji. Przedstawię Wam zespół nauczający przedmiotów mechanicznych. Grzegorz Cichosz, prowadzę zajęcia z diagnostyki pojazdów samochodowych. Na moich zajęciach zlokalizujesz uszkodzenia w swoim pojeździe. Ponadto jestem opiekunem szkolnego koła lakiernika. Zajmujemy się odnawianiem zabytkowych pojazdów. Mariusz Janczewski,
nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Na moich zajęciach nauczysz się zmieniać opony, wymieniać olej, ustawiać zapłon i wiele innych rzeczy, które są potrzebne mechanikowi samochodowemu. Leszek Kędzia, nauczyciel elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Masz problem z akumulatorem, rozrusznikiem, alternatorem. Razem temu spróbujemy zaradzić na zajęciach. Zgłodnieliście? Bo ja tak. W naszej szkole zawsze można załapać się na wspaniałe potrawy. Dlatego też przedstawiam Wam zespół nauczający przedmiotów hotelarskich. Witam serdecznie w pracowni hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego. Moje nazwisko Maria Elżbieta Błaszczyk. Uczę przedmiotów zawodowych w technikum hotelarskim. Widzieliście mnie także w jednym kadrze. Ludmiła Koprowicz. Na zajęciach z usług żywieniowych nauczę Was sporządzać potrawy z całego świata. Agata Sztygiel nauczy Was profesjonalnej obsługi konsumenta. Monika Malanowska, będę Was uczyła marketingu w hotelarstwie oraz podstaw przedsiębiorczości. W CS-a, Minecrafta, LOL-a, Wiedźmina nie gramy tylko w domu. Serio. Pewnie domyślacie się, kogo chciałbym Wam przedstawić. Przedstawiam Wam nauczycieli od przedmiotów informatycznych. Możesz nie kampić, nie skończymy chyba do jutra. Nie stałtuj, farmię jak mogę. Ela, puszuj ją, puszuj! O lol, ale z ciebie cheater. Wow, jaki respawn. Fraguj ją, fraguj! Wygrałam, deathmatch! A, fakt. Jesteś to G-Raz. JJ. Jak widać, w naszej szkole świetnie się bawimy i uczymy. Ale nie zapominamy o sprawach ważnych. W Staszicu prężnie działa wolontariat, którego opiekunem jest pani Kamila Krakowska. Jeśli jest Ci bliska idea wolontariatu, masz wielkie serce i chęć bezinteresownego pomagania innym, zapraszam do klubu 8 młodzieżowego wolontariatu działającego w naszej szkole. A teraz petarda. Nasza szkoła będzie odbywać praktyki w krajach Unii Europejskiej. W tym roku Grecja, a w przyszłych latach kto wie. Pokazałem Wam kilka ciekawych miejsc, ale to jedynie cząstka tego, co mam Wam do zaoferowania. Zapraszam do indywidualnego zwiedzania szkoły, na stronę oraz fanpage na Facebooku. Ogarnij przyszłość ze Staszicem. I na sam koniec mamy dla Was małą niespodziankę. Ciągle czekamy na Ciebie. Po dzień dzień mógłbyś być. W naszej szkole w Staszicu drzwi otwarte, nie zwlekaj, tu dzisiaj już możesz być. Na naukę pełną przygód zapraszam Cię dzisiaj, bo z nami nie stracisz już nic. Nic się nie nudzi, nie będziesz się nudził. Każdy dzień Cię zaskoczy na nowo, więc nie zwlekaj, idź. Weź no, idź. Weź zapytaj, weź obejrzyj, razem z nami weź tu chodź. Weź nie zwlekaj, weź tu przyjedź, może z Tobą jeszcze ktoś. Weź się nie wahaj, ani chwili, z nami fajnie będzie ci. Weź się pytaj, co masz zrobić, do Staszica musisz przyjść. Weź zapytaj, weź obejrzyj, razem z nami weź tu chodź. Weź nie zwlekaj, weź tu przyjedź, może z Tobą jeszcze ktoś. Weź się nie wahaj, ani chwili, z nami fajnie będzie ci. Weź nie pytaj, co masz zrobić, do Staszica musisz przyjść. Zapraszamy.